Dramat rozegrał się w Marcinowicach. W wyniku nieszczęśliwego wypadku roczne dziecko poparzyło się wrzątkiem. Pierwsi na miejscu byli strażacy. Otrzymaliśmy zgłoszenie o potrzebie zabezpieczenia lądowiska dla lotniczego pogotowia ratunkowego. Helikopter siadł na nieużytkach kilkadziesiąt metrów od domu Malucha. Dziecko miało poparzoną klatkę piersiową. Po opatrzeniu rany i przygotowaniu do podróży przetransportowano dziecko do specjalistycznego szpitala. W ostatnim czasie rzeczywiście odnotowaliśmy zwiększoną ilość zdarzeń związanych z my to kwalifikujemy jako zdarzenia medyczne, oraz zabezpieczenia lądowisk dla śmigłowca lotniczego pogotowia ratunkowego. Od 15 marca do w zasadzie do dnia dzisiejszego takich zdarzeń odnotowaliśmy już 14, z tego 3 to były zabezpieczenia lądowania śmigłowca LPR-u. Trzecia fala epidemii powoduje, że skrajnie przeciążone załogi karetek muszą coraz częściej być zastępowane właśnie przez lotnicze pogotowie ratunkowe czy straż pożarną.